Gościem Dnia Radia Zawielcie w poniedziałek, 15 lipca, jest pan Bogdan Dworak, człowiek legendarny, człowiek legenda i powszechnie znany w Zawielciu, najkrócej mówiąc, poeta, pisarz, socjolog kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Natomiast tych tytułów to ja tyle nie posiadam. A poza tym to bardzo dziękuję za pisarza, bo jak ktoś mówi literat, to każdy pisarz nazwany literatem pragnie przestać pisać. Bardzo mnie osobiście miło i bardzo nam miło i cieszę się, że przyjął pan zaproszenie i jest pan gościem Dnia Radia Zawielcie. Nie tylko zresztą tego dnia, ale co do dni właśnie, to od tego myślę, że powinienem zacząć, bo zbliżają się pana 86. urodziny, które będą 23 lipca, choć są też informacje w internecie, że 22 lipca. I urodziłem się 22 lipca, ale ojciec poszedł ze świadkami do parafii, mam to pięknie zapisane przez księdza Ziętarę, a ksiądz Ziętara był uczniem klasowym Stefana Żeromskiego. Podpisane to jest to i jak przeszedł, no to 23 napisali, no bo tak jakoś przyszli tam parę dni później. Ale to mi wcale nie przeszkadza. Natomiast z PRL-u, kiedy mówiłem, jest 22 lipca, proszę bardzo, wszystkie orkiestry komunistyczne grają na moją część. Socjalizm to słońce, mówię wam, niechaj strzela w słońce, zbir za zbirem. Nasz październik był w lipcu, jemu dam na legirę. Nie wierzyli, czy kpie. A niektórzy byli przekonani, to komuch z niego rośnie, a bardzo głęboko się mylili, ponieważ mnie z komunizmu wyleczyła sytuacja życiowa, rodzinna mojego domu. Życzenia przyjmuje pan 22 lipca. Więc ja podaję ogórki z miodem, bo to rzeczywiście, jeśli są dobry gatunek ogórków to i dobry miód, to jak się weźmie do ust, to się czuje zapach wszystkich mórz świata. A poza tym jeszcze podaję rzecz absolutnie doskonałą, nad którą ciężko pracuję, krem malinowy. Spróbowałem, przepyszny. Dziękuję. No więc zapraszam na 22 i 3, bo będą jedne, bo ja nie podaję alkoholu, ale stoi na stole to tak zwana dworakówka i po 25 gram, ale teraz mam wygodę. Każdy przyjeżdża samochodem, nie może się napić. To już tydzień przed urodzinami, wszystkiego dobrego. Dziękuję życzymy bardzo panu. I właśnie, zacznijmy od właśnie od tego. Urodził się pan 22 lipca 1933 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa. Miał pan 6 lat. Co pan pamięta z tych czasów przedwojennych, w momencie również wybuchu wojny? Urodziłem się w takim czynszowym drewniaku, gdzie mieszkała bidota na ulicy Blanowskiej. Ten drewniak należał do państwa, którzy mieli wielką na rogu kamienicę, do tej pory ona stoi tam na wprost alejki, którą się wchodzi, prawda, po schodkach. I przed wojną ci państwo mieli znakomity sklep monopolowy i tę wielką kamienicę. Byli właścicielami i tego drewniaka też. Pamiętam zawsze, jak właściciel przyjeżdżał Częstochowy po czynsz i przynosił sobie kawę, czego moja matka nie mogła zrozumieć, bo chciała go poczęstować w termosie i jadł chleb czymś posmarowany i gryzł dobrze pachnącą szynkę, tak bezpośrednio, nie robiąc wcale. To był pan Rydygier, to jedna jego córka była matematykiem, a syn anglistą. Zdaje mi się, że małżeństwo nie żyło w zgodzie, ale posiadali ten mająteczek i tutaj myśmy byli ich lokatorami. Natomiast lokatorzy byli znakomici. Przez ścianę mieszkała ze mną rodzina państwa Baryłów, który był generał Baryła po wojnie. Pierwsza osoba w stanie wojennym po Jaruzelskim. Generał Józek Baryła. Jeszcze była pani Baryłowa, tak, tak dalej. I tam była straszna bieda przed wojną, muszę powiedzieć. Natomiast jedna Baryłówna wyszła za mąż, za pana, kiedy oni kładli kapustę na zimę i on nogami ją uciskał, to mnie wołał, brał na ramiona i razem z nim ugniatałem tę kapustę. Nigdy tego nie zapomnę. To było dla mnie jedno z uroczych dzieciństw. Poza tym mieszkali Żydzi.
I na dole mieszkała Tołba, o której napisałem Pojmowanie dziejów. Miała słoniowate nogi, elefantis. Bardzo przeurocza. I ona przeżyła. Potem powiem co, nie miała ojca, który był oślep, ale zanim był, to był krawcem, ale tylko jak ten oślep był krawcem, to właśnie on przerabiał stare portki na nowsze. Byli biedni Żydzi. Po drugiej stronie mieszkała wnuczka, mieszkali państwo, nazywali się Chałupczyńscy. Z domu styczniowa wyszła za Chałupczyńskiego i ich córka Krysia była chrześniaczką mojej matki. Potem w czasie wojny, gdy ją wywieźli, matka ją zabrała do Niemiec na roboty w czasie wojny. Ona została tam, była w Paryżu i proszę sobie wyobrazić, że jak umarła moja matka, to ona z Paryża przyleciała na pogrzeb w roku 80 ze swoją córką, bo umarła jej chrzestna matka. Więc takie były stosunki bardzo serdeczne. Natomiast w placu była półsuterena, taka mieszkana. Pan Markiewicz był dozorcą. No i tak to wyglądało życie. A oprócz tego jeszcze był sklep rzeźniczy Eści, Żydówki Eści, gdzie chodziło po najtańsze mięso. Ale u mnie były pewne oszczędności, gdyż mój ojciec, jak się ożenił z moją matką, poślubił moją matkę, to powiedział, jak się urodził syn, to on wybuduje dom. I ciężko pracował, bardzo ciężko, ponieważ pochodził z Marciszowa, babka miała 6 synów i 7 córkę, dwaj synowie się urządzili, jeden miał znakomitą restaurację na Dańdówce w Sosnowcu, drugi prowadził handel i hurtowy, i detaliczny, ziemiopłody, węgiel. Także w latach kryzysu do tej pory mnie spotykali ludzie, jak to dobrze, że u dworaków można było kupić na kredyt, to się tę bidę w latach 30., kiedy napisał publicysta książkę Miasto Umarłych, to dzięki tym dworakom myśmy to na wiosnę się spłaciło. To pamiętam doskonale. Sam byłem dzieckiem nieprawdopodobnym. Latałem po schodach, do Żydów chodziłem na mace. Żydzi mnie dawali, bardzo lubili. A jeszcze jedni państwo, którzy byli Żydami, piekli ciastka do jakichś cukierni tam. To ja zawsze tam chodziłem i wszystkie te, które były jakieś nieudane tego, Żydzi mi dawali. A ja tak tam zjadałem i oni czekali, przyjdzie Bogdan to. I kiedy szedłem do komunii w czasie wojny, ojca już nie było, bo był wywieziony do Niemiec, to moja siostra mojej matki mnie zaprowadziły do kościoła. Byłem bardzo ładnie ubrany, bo ojciec już przed samą wojną, ale zaczął od straganu, bo tam nauczył się u tych braci. Potem miał elegancki sklep, bardzo dobry. To ja byłem ładnie ubrany w czasie wojny. Białe rękawiczki, lakiereczki w ogóle. Albo mój chrzestny mąż, siostry mojej matki, był szewcem luksusowym, więc byłem wystrojony niesamowicie. I wracaliśmy ulicą Blanowską na ulicę Dojazd, bo tam się trzeba było sąsiadom pokazać. Bo do domu na ulicy Dojazd sprowadziliśmy się w czerwcu 1939 roku, a wojna wybuchła we wrześniu. Więc dom nawet nie był wykończony, a to była piękna willa, pięciopokojowa. I jeszcze nie była ulica skanalizowana, ale już wszystkie przewody były zrobione. I była bieda, bo przyszedł sobota i matka musiała płacić. To, co ojciec zarabiał i przyjechali robotnicy, to jakieś cementy, to jakieś piaski, to jakieś cegły z Blanowic, Cholerawieco. Dobrze. Więc idziemy i wyszły te Żydówki, które mnie znały. Bogdan, to ty już jesteś taki kawaler, jak zjesz chrześcijański chleb, to przyjdziesz do nas na żydowski placyk. I ktoś powie, że Polacy są antysemitami. Nigdy w to nie uwierzę. Jeśli kardynał Paryża, kardynał Lustiger, był dzieckiem Żydów z Będzina i nigdy, to proszę Państwa,
Ktoś to mówi, że myśmy antysemitec wyssali z mlekiem matki, to nawet nie jest godny tego, żeby oddychał zdrowym powietrzem. Nigdy nie było. Były czasami jakieś takie pijackie docinki, ale to dotyczyło intymnych spraw, które były o wiele delikatniejsze, aniżeli teraz się słyszy między ludźmi z Sejmu, z Senatu, jak oni do siebie się zwracają. Także to było. Ale wracamy do roku 1939. W czerwcu się państwo przeprowadzili na ulicę Dojazd. Na ulicę Dojazd. I tam została was wojna, rozpoczęcie wojny. Została nas wojna. Ojciec przyszedł, wojna wybuchła i ludzie uciekają. Więc musimy też uciekać. Ale mój ojciec był, ponieważ moja matka była córką wdowy i babka była biedna w gruncie rzeczy, bo miała 3 córki, to jak budował ten dom, to wybudował dla babki specjalna, swojej teściowej, specjalny pokój z oddzielnym wejściem, bo żeby się babka nie denerwowała na córki, bo ona mówiła, to córki stare sklerozy, kochała tylko mojego ojca, Kaziu to jest zięć. Więc ojciec to wybudował i mieliśmy święty spokój, bo czasami babcia potrafiła nabroić. I wychodziliśmy, doszliśmy do rogu ulicy Ogrodowej, gdzie Pieczyrakowie mieli sklep rzeźniczy i spożywczy. I moja babka, i idziemy do Otoli, bo stamtąd pochodziła babka i tam miała krewniaków. I nas tam znali, zaproszą. A babka stanęła i mówi, gdzie wy idziecie? Do Otoli, tam są lasy i tam będzie wojna, a tu wojny nie będzie. Zobaczycie. Bo już Niemcy gdzieś weszli blisko, tu nie będzie wojny. A jak was okradną, ja się wrócę. Mieliśmy psa, który się nazywał Cacek i rzeczywiście myśmy poszli, a babka została. Dotarliśmy do tej Otoli, tysiące ludzi szło. Ktoś miał samochód, ktoś tego, ktoś wynajął jakąś podwodę, czyli furmankę. Mój ojciec też załatwił, że się tam... I te, nagle w Pilicy, jak żeśmy tam jakoś dotarli, patrzymy, a ten Cacek jest z nami, ten pies. On za nami szedł, nie zauważyliśmy, bo to jeszcze wojsko szło i tak dalej. Nagle jedzie samolot, leci samolot i to jest samolot niemiecki. Moja matka krzyczy do jakiejś pani, która była w jaskrawej suchni, niech się pani schowa, bo on będzie widział ten odblask i zacznie do nas strzelać. Jakoś żeśmy się ukryli, nie strzelał, przelecieli. Wychodzimy, żeby dojść do Otoli. Nie ma psa, nie ma Cacka. No, Piecacek zginął. Doszliśmy do Otoli. Nas tam przyjęli bardzo serdecznie. Nagle spaliśmy to w stodole, to tutaj, bo jeszcze ludzie też doszli, jakaś rodzina. I nagle przychodzi ktoś ze wsi i powiada tak. Przyszli tutaj szpiedzy i zatruli studnie, rzucali jakieś proszki. Do ojca mojego, panie Kaziu, panie z obrotny światowy człowiek, niech pan idzie. Ojciec poszedł tam do nich, bardzo młodzi ludzie. I ojciec mówił, tutaj oni was ukamienują, że wyście zatruli wodę we wsi. A to byli studenci czescy, którzy studiowali na Ujocie i uciekali na wschód, bo już wiadomo było, co było w Czechach. I tu teraz wejdą Niemcy. Nie wiedzieli, że dopiero idą po śmierć do tych bolszewików. I mówię, a to są proszki, które dezynfekują wodę, żeby nie było, żeby była krystaliczna. Ojciec to we wsi wytłumaczył. Uwierzyli ojcu, a oni byli na rowerach, oni uciekali ci coś. Odjechali, ojciec powiedział, no proszę bardzo, co się stanie. W nocy nagle huk, płomienie, wojna się toczyła, frontowa już, pod Miechowem, to blisko tej Otoli, tam na ten Kraków, Miechów to. No i rzeczywiście my siedzimy, trzeba będzie wrócić do Zawiercia, ale cieszymy się, że babcia została. I któryś pod wieczór przychodzi babcia. No nie mówiłam? Niemcy weszli do Zawiercia jak na wycieczkę. Jeden strzał nie padł.
A co ludzi okradli? Dobrze wróciłem, że byłam, bo też... Ale wiedziałam, żeście nie zginęli, bo przyszedł cacyk do domu. Jakby was zabili, to on by od was nie odszedł. Więc cacka uwielbialiśmy niesamowicie. To już był taki pies, że jak sarenka, to był mały pies. I niech sobie pan wyobrazi, nagle w czasie okupacji już, niestety, Polacy, którzy nie pracowali, nie mogli mieć rowerów i niestety nie mogli mieć psów. I myśmy tego kochającego psa musieli tam zanieść, jak się do Blanowic idzie i tam na tego, bo tam był chytlik. I tego psa tam uśpili. Więc nawet pies zawadzał właśnie tym Niemcom. I co się zaczęło dziać? Ale mój ojciec, zanim go, bo też siedział 3 miesiące w Lublińcu, ponieważ to był człowiek interesu. A jeszcze nigdzie nie pracował, no bo jeszcze ten sklep, jeszcze to, jeszcze tamto. I tenże mój ojciec mądry, a Łódź już była wolnym miastem, nazywała się Litzmannstadt. Natomiast Zawiercie Wartenau, bo granica przebiegała za Pomorzycami. Także myśmy jeszcze byli Deutsche Grosze Vaterland. I ten ojciec z tego Litzmannstadtu potrafił sprowadzić, wykiwać za łapówki urzędnikom niemieckim czy Volksdeutschom, kto tam był, wagon spirytusu. Otkuł się niesamowicie, a za 2 dni przyniósł wagon cukru. Dostarczył. Ale ktoś ojca sprzedał. Ale ojciec dał jakieś łapówki tego, poza tym to jeszcze to wszystko się tak chwiało. I niestety na 3 miesiące go zamknęli w Lublińcu. W zakładzie karnym, tak, w areszcie. I on był tak cwany stamtąd, że potrafił tam znaleźć kawałek pięknej gabardiny, albo się dogadał z jakąś ślązaczką, ojciec był amant, może przygadywał, bo tam robiły w kuchni tego, że to, i ona przysłała do Zawiercia tego materiału i z tego miałem potem do komunii to piękne ubranie. No więc do dziś śmialiśmy się niesamowicie. Ojciec był człowiekiem interesu. Niestety, ale jak wrócił, przymusowy do robota do Brandenburgu. No i niestety już potem był w Brandenburgu, z tego potem uciekł z tego, ale to... To w Niemczech. Do Niemców daleko, tak. No co tam w jakiejś firmie. Matka musiała iść do praktycy w Luftwaffe. I nagle w pierwszym roku, to ja już nie pamiętam, czy to nie mogło być od września do grudnia, to musiało być po styczniu chyba. Niemcy otworzyli polskie szkoły w Deutsche Grosse Vaterland, bo tam to były polskie szkoły za granicą, ale tutaj to nie. I myśmy poszli do tej szkoły, ja już umiałem czytać i pisać do pierwszej klasy, i już grafomaniłem, już pisałem wiersze, poszedłem do tej szkoły, a moja matka z Łodzi, bo jeszcze przywiozła coś do tego sklepu, jakieś materiały, coś tego, przywiozła elementarz falckiego, pachnący farbą, przepiękny. Zań wziąłem, ale ja umiałem czytać i pisać, więc w porządku. I w ten czas już napisałem taki pierwszy wiersz patriotyczny. No, widocznie Polskę opuścił Bóg, skoro na nas napadł wróg. Ja byłem patriotycznym poetą. Śmiali się wszyscy i układałem różne wierszyki. Grafomania była całkowita. I jak ta wojna wyglądała? Że ja na przykład z moim starszym ciotecznym bratem chodziłem przez Branowice do Pomrożyc, do państwa Kitów, bo oni mieszkali blisko wąwozu granicznego, że ci z guberni przynosili tam mięso, gęsi, dawali łapówkę z tym celnikom, bo celnicy mieszkali w Zawierciu, też w dzielnicy Park, w pięknej kamienicy burarza Biegusa, który nam budował, a od jego wyrzucili. Więc tam się szło i ja stamtąd przynosiłem w butelkach przeźroczystych mleko, a w płackich bańkach bimber. Czasami gęś, czasami mięso,
A do Dąbrowy Góry dzisiaj przyjeżdżały dziewuchy, bo robiły wrówafę z matką i to się u nas robiło interes. I babka moja też chodziła tam. Chodziła niesamowicie i żeśmy przeżyli. Było dobre jedzenie, tak żeśmy żyli, bo na przykład no, nie chcieliśmy, nie mogliśmy jeść margaryny. Poza tym, jak powiedzieli, że mydło, to które Polacy dostawali na kartkę, to było z tłuszczu Żydów z Auschwitz, to myśmy tego mydła nawet nie wykupowali. Ale zdarzyło się, że pewni Zawiercianie byli pochodzenia niemieckiego, bo jak ten przemysł powstawał, to przyjechali. Ich zmuszono do podpisania folglisty. Niektórzy uciekli, niektórzy podpisali. I podpisała nasza taka biedna sąsiadka z tej ulicy Blanowskiej. Jej mąż był malarzem, tych chłopaków też chciała za... Jeszcze żyje ktoś tam z jej potomków. I kiedy, to była cała historia, ona nie znała niemieckiego, nawet chyba po polsku nie umiała pisać, bo jej brat był kelnerem i też podawał na dworcu w niemieckiej restauracji. Byli. Więc to mówiliśmy tego i ona udając Niemkę stanęła w oknie i mówiła: Maniek, kom na obiad, bo trzeba iść do szule. Oczywiście byli pośmiewiskiem, a niech pan słucha dalej. A natomiast inni byli bardzo porządni, ci Volksdeutsche, że i znam taką rodzinę, kiedy przyszedł 45 rok i Niemcy uciekali. Niemcy uciekali, no i ci państwo mówią, bo mężem był przed wojną główny księgowy u Steinhagena, Szlachciura Skieleckiego, a ona pochodziła z Schiller. Przyjechali tutaj do tej fabryki specjaliści, byli zamożni, już tamci nie żyli, tylko ta córka żyła, ale ona się urodziła w Zawierciu. Była bardzo piękną kobietą i od niej wiem, że jak poszli na ten dworzec, to Niemcy bardzo szybko ładowali Niemców do tych wagonów, które jechały na zachód. Natomiast Volksdeutsche byli ostrożni. Niech poczekają. I ta pani powiedziała do męża, Felek, miał dwóch synów, wróćmy się. Ja jestem Polka, ty jesteś Polak. Przecież nas nie powierzą, żeśmy przez te 5 lat trochę lepiej jedli, bo kartki były niemieckie, to wiadomo. A myśmy mówili tak, nur für Deutsche, bilety tańsze, nur für Deutsche, pomarańcze. A to nic nie było. Trochę dokuczaliśmy tym Volksdeutschom, ale ja się sprzyjaźniłem z tymi chłopcami. Jacek nadal się z nimi przyjaźnił przed wojną. Bo potem w Zawierciu, jak mówi tego, no to pozdrów, ja mówię, no żyją jeszcze. I wrócili. To ile w domu nie było? No 5 godzin i już im ukradli meble, bo mieli własny dom przed wojną wybudowany, obok magistratu, dopiero niedawno wyburzyli. I oni zostali, nikt im nie miał nic za złe. Może czasami za plecami coś tam powiedzieli. No i taka była sytuacja. A jak na Śląsku wszyscy prawie przyjęli Folglistę. I byłem do nich, bo ja nie mam nic, bardzo lubię Ślązaków i Śląsk był potrzebny Polsce, ale kiedy w Polsce była już taka bieda w PRL-u i były byle jakie długopisy, to oni mieli rodzinę tam w Niemczech, to dostawali od nich, a Polnischen to Scheißen, a ich to było dobre te długopisy. Także tylko to. Poza tym natomiast żyłem w idealnej zgodzie. Ja zresztą wiele skorzystałem z Katowic. Już potem. W trakcie okupacji niemieckiej Niemcy utworzyli getto żydowskie w Zawierciu. Tak, i później panu powiem. Chyba miał pan około 10 lat, kiedy to getto było likwidowane. Jak było getto, to najpierw to getto zrobili przy ulicy Marszałkowskiej, tam z tyłu się gało. Nie wolno było. Natomiast, proszę pana, tutaj są bardzo mylne historie. Nieprawda, że Żydów wywieźli z dworca. Żydzi wszyscy pracowali w magazynach Luftwaffe, czyli w tej akcyjnej fabryce, tej włókienniczej, gdzie pracowało przed wojną 7 tysięcy ludzi.
I tam były magazyny wojskowe oraz dbano o bieliznę, którą wysłano na wschodni front dla wojska. I tam Żydzi pracowali przede wszystkim. Czyli teren bawełny? Tak, tak, tej bawełny, tam, tutaj. I proszę pana, kiedy zastąpiła sytuacja, że trzeba Żydów wywozić, to ta tauba, co mieszkała na dole, ten Elefantis i inni, te Eście, to wszystko było moi znajomi. Do wściekłej Żydówki się chodziło po zabawki. Ona, oj kawalerze, kawalerze. Małe dziecko to wie, to jak kupisz te okulary, które mają czerwone i niebieskie, bo to były szkła masowe, tak, to będziesz widział świat kolorowo tak piękny, jaki jest. To ja chodziłem do wściekłej Żydówki, parę groszy wycyganiłem w domu, czy ktoś mi dał to. Już w czasie wojny to już nie było potem, ale przed wojną jeszcze jako dziecko. Proszę pana, i wszystkich tych Żydów zawiercia zmagazynowano w Luftwaffe. Do tej pory jest ta bocznica z tyłu, tutaj to widać od Piaskowej. Wagonów tam było chyba, nie przesadzam, ale nawet 40 w tym jednym transporcie. Tych Żydów napchali jak śledzie w beczce. Ja to opisałem w Pojmowaniu dziejów. Matka mówi, chodź wyjdziemy zobaczyć, jak to jest. Bo Żydzi, z którymi myśmy się przyjaźnili, to mówili, najpierw my, a potem wy. Idziemy zobaczyć. Ta sypie, ta sapie, ta lokomotywa, brama się otwiera tam z fabryki i wjeżdża to na bocznicę. Żydzi z zadurdowanymi tymi, na każdym wagonie z przodu i z tyłu siedział żołnierz z karabinem na zewnątrz. To tak jak to było przy towarowych, takie to było, tak sam siedział na tym. I w pewnym momencie za tych kratki, bo my spacerowaliśmy blisko, słyszymy głos tołby. Pani Heleno, oni nas wiozą na mydło. Oni nas wiozą na mydło. No, wie pan, moja matka ona nie zemdlała, ja mówię, się, czy to prawda, ich zrobią mydło. No, matka mówi, no, a co żeś myślał? A wie, a to dlatego niemieccy żołnierze są zawsze tak wszystko wymyci. Takie miałem upokarzające doświadczenie. I ta ironia była trochę we mnie zamierzona. Ja byłem taki dość, no ale coś takiego było. Jest nieprawda, że wywozili z dworca. Bo tak, były przecież wąskie te perony, nie wiem, czy pan pamięta. Po drugie, jakby to 2000 Żydów przeprowadzili przez miasto. Którędy? Alejką? Kościelną? A gdzie na tym dworcu ich mieli umieścić? W poczekalni? Nie wiem, kto to wymyślił. Kłamstwo to tu jest dość istnieje w tej historii. Więc ich tak wywieźli. Natomiast jeśli być może przywieźli garstkę Żydów gdzieś ze wsi czy coś, to może ich dołączyli do tych na tym. Ale nie. To byli, oni byli za inteligentni bandyci. Oni tego nie pokazali. Wyprowadzili ich z tej fabryki. I prosto do Auschwitz. Żaden z tych Żydów nie wrócił do zawiercia. Myśmy czekali. Bo mój ojciec jak robił ten interes, to on z Żydami handlował. Jeszcze jak. Aż po wojnie rozmawiałem z Izraelem tam. I ona mnie widziała tam w Izraelu, bo to ten urządził, ten jej syn, co tu przyjechał. Ale on nie był w zawierciu. Natomiast proszę pana, a to potem powiem, bo jeden z najwybitniejszych uczonych polskich, polonista, Wiktor Weintraub, to był Żyd. Którego ulica jest w Zawielciu. Proszę? Jest no, jego ulica w Zawielciu. Nie! Wie pan, to jest, ale panu powiem dlaczego, bo ja mam przez niego napisane cały jego życiorys dokładny. To bo ja się potem zorientowałem, a to będę potem mówił, jak to było z tym Weintraubem. Dopiero teraz nie. Niedawno nazwali, bo nie bardzo chcieli. Proszę pana, i ta okupacja tak wyglądała. Ludzie handlowali, niektórzy donosili na innych, ja wiem. Natomiast dzieci były rozmaite. Koło mnie mieszkała taka pani Kopciowa, miała troje dzieci
I ona też chodziła z moją babką do Pomrożyc po to mięso, po to ziemniaki, po to po wszystko. A godzina policyjna zimą była o 8. To my jako chłopcy, wie pan, to między domami to było to każde, dom jednorodziny, to myśmy tam czasami do 10 się gdzieś bawili. Patrzymy, nie ma żandarm, nie idzie, każdy cyk, cyk do domu i w porządku. Proszę pana. Już wszyscy poszli. Ja byłem okrutny. Ja idę, kopim, że kopciowo poszła spać, bo już wszystko pogaszone. I pukam za okno. Kopciowo! Kopciowo, idziecie do, już do Pomrożyc? Ona, no widno już będzie, kiedy pójdziecie, wszystko wykupią. Kozłowsko do was mówi. Ona do tej Basi, starszej córki. Basiu, wstawaj, Kozłowsko, już idzie. Na co? Basia mówi, przecież my się dopiero położyli spać, nie mamy zegara. I Kozłowsko puka. Idziecie, Kopciowo, idziecie, no słyszycie. I uciekłem. I ta kobieta o 10 w nocy wyszła z tego domu, godzina policyjna. Szła tyłem tam od Zaparkowej do Blanowskiej na Ręby i przez tą Blanowską górę, na którą myśmy mówili wypnij dupa, przeszła do Blanowic dołem i na Pomrożycką do tych ludzi. I w nocy przyszła do tych ludzi, pukała za okno. Oni się pytają, co się stało. No jak to, już widno będzie niedługo. Kopciowo jeszcze 12 nie ma. To ta Kozłowsko zrobiła, ona mnie tak obudziła. Mówią, gdzie Kozłowsko, wiecie, wam się pomyliło. Babka potem wraca ze wsi. Już matka wróciła z Luftwaffe, bo w Luftwaffe kobiety pracowały od 7 do 12 i potem od 12 tam do wieczora znów. Babka wróciła z Pomrożyc, już przyniosła całą wałówę, co kupiła, tego masło, ser, to owo. I mówi do mojej matki, popatrz, ja jestem przeszło 50 lat wdową, a ona chłopa od nim dopiero 3 lata, bo go wywieźli do Niemiec i rozum jej się zepsuł. Ona przyszła w nocy do Pomrożyc i puchała, że ja ją obudziłam, no, w imię ojca i syna, gdzie ją obudziłam. Więc wie pan, wojna miała to, że również dzieci jakoś tak reagowały. Przecież wysłałem kobietę na śmierć. Jakbym zastrzelił, ja nie wiem, co by to było. Nie by matka zabiła chyba. Bo ja bym się przyznał. Tylko mnie matka trzymała krótko, ja dostawałem lanie często. I wcale się nie dziwię, jestem pełen szacunku za to lanie. Więc tak między innymi wyglądała, ale poza tym ludzie między sobą. A niektórzy pracowali tylko blisko, w Hindenburgu, czyli w Zabrzu, ewentualnie w Katowicach, to oni przyjeżdżali na sobotę, tam musieli być, wie pan. Im się może lżej żyło, no bo jakoś były te rodziny. I byli tacy, którzy donosili do. Ja wiem, taka jeszcze jedna pani, ale okazało się, że ktoś tam był. I proszę pana, moimi sąsiadami byli państwo, u których przed wojną mieszkał Gomułka. Jest to w mojej książce Korzenie czy ksenofobia, niech pan to obejrzy. Dokładny adres. I oni też podpisali fonzlist. Dlatego, że ktoś tam był u nich z Niemców. Ich córka chodziła do szkoły niemieckiej w mundurku Hitlerjugend. Jeden starszy syn był łobuzem hitlerowskim, a jeszcze jeden uciekł do Ameryki i walczył przeciwko Szwabom. I nagle 45 rok. Wchodzą. I co się dzieje? Ludzie na tych ludzi patrzą źle, ale jakoś prawdopodobnie, ja nie wiem, bo tam w Gomułce, u nich w domu, jak wynajmowali przed wojną, to umarł syn. Nowonarodzony. Pan wie, jak to akuszerka przychodziła, pewnie zaniósł do księdza po dokumenty, nie miał żadnych, no to co. I ani, a dziecko po Żydówce, bo była Żydówką, Gomułkowa. Ani ksiądz katolicki, ani ten rabin nie chcieli pochować tego dziecka na cmentarzu. A to dziecko, no co to, żona po połogu, za 3 dni dziecko się zaśmierdzi. Po wielu, wielu tarapatach prawdopodobnie
Ludzie nie wiedzieli, czy w pudełku, czy w trumience. Wynajął powóz i pojechał na ten cmentarz i tam go pochował na tym żydowskim kilkucie. W którym miejscu nie bardzo wiadomo. To po wojnie. Wtedy miał pan 12 lat. Proszę pana, po wojnie awantura się dzieje. Co, gdzie on się będzie wyprowadzał, bo tego. Proszę pana, prawdopodobnie dzięki niemu ocalili ci państwo, u których on mieszkał. Oni sadzali marszakowie z męża. Ale hołda się nazywała z domu, czyli hołdzionki. To może być po niemiecku hołda. Albo po śląsku, cholera wie. Zależy jak pisane. Tak, no więc to było, co w tej książce pan spotka. Ten dom jest odtworzony dosłownie. Pani architekt mi odtworzyła, bo ja jej narysowałem, jak to wyglądało. Bo ja tam chodziłem. Bo dochodziło się do tych hołdzionek, tak się to mówiło, do tych marczaków. I tamten nigdy nie wrócił z tej Ameryki. A z tym to już nie wiem, co się działo. Czy uciekł, czy coś. Natomiast ta córka została i po wojnie była nauczycielką. Ludzie jej to darowali. No i właśnie, był 1945 rok. Niemcy wycofali się i wojna, przynajmniej w zawierciu, skończyła się. Praktycznie tak. Tylko mówię panu, zostali to Volksdeutsche i te rodziny. No i czekaliśmy na ludzi, którzy wracali z Niemiec i z obozów, i również z robót przymusowych. Mój ojciec z robót przymusowych. I otworzył ten sklep, a już nie będzie po tyle. Natomiast we mnie już diabeł mieszał żółć. Ja zaraz po wojnie poszedłem do czwartej klasy. Do czwartej klasy. A poza tym była reforma i siódma i ósma klasa się zdawało w jednym roku. Także ja do matury przystąpiłem w 1951 roku. Ale już byłem synem kryminalisty. Ponieważ mojego ojca, nawet wiem kto, nie będę powtarzał, bo to... Ojciec zrobił interes, wykończył ten dom. Tak jak powiedział, kupił za bimber od bolszewika, który wyjął z zachodu, perski dywan, tak piękny, ręcznie tkany, że do teatru go ode mnie kupowali, do pałacu, a ja go zniszczyłem. Umeblował się, bo to było 5 izb, no teściową też musiał urządzić, bo miał oddzielne wejście. Babka dopiero odżyła, tak? I tak się stało, ale no niestety, ktoś doniósł, mój ojciec bardzo uczciwie pracował w tym sklepie. Dawał na wypłat, nawet tym sekretarzom, bo po wojnie to tak, wie pan, było ciężko z tym. On był luksusowy sklep u mnie. Najpiękniejsze wełny na suknie, te angorki, to wszystko ubierało się. Nawet te presorki z liceum i nie miałem żadnej taryfy ulgowej, tylko było jeszcze gorzej, bo one przyszły i powiedziały, no dzisiaj Bogdana nie było w szkole. No jak to? Przyszedł taki opalony, bo mówił, że ćwiczyli na boisku. To jeszcze na nie dostawałem, no ale trudno. Tak było. I po wojnie, wie pan, zrobił się, bo tak, teraz musimy wrócić do XIX wieku. Proszę pana, tak jak tutaj jest napisane w mojej książce, że duże zazejrcie miało 56 domów i 289 mieszkańców, a w 1887 po wybudowaniu kolei warszawsko-wiedeńskiej już było 5200. Wie pan, czy ludzie przyszli, zaczęły powstawać fabryki. I ci ludzie, skąd oni przyszli? Mianowicie, proszę pana, oni przyszli z bardzo poważnej, z poważnych wsi. Z Kieleckiego, Rzeszowskiego i z Krakowskiego, z Małopolski. Przyszli i poszli do roboty, budowali chałupy takie jak na wsi. Sień na przestrzał, 2 izby po prawej stronie, 2 izby po lewej stronie.
Gospodarz miał pokój z kuchnią, a te dwa pojedyncze wynajmował tym robotnikom, którzy się jeszcze nie dorobili. Ale niestety, proszę pana, niestety jako serdeczność, proszę pana, to zagłębie, to ono powstało z tych ludzi, którzy przyszli. Ale u nas literatura była zawsze potrzebna narodowi i prostym ludziom. Dlatego to moje pisanie o ludziach najprostszych to jest pełne hołdu, ponieważ żaden filozof nie potrafi tyle powiedzieć o świecie, ile ten prosty człowiek. I to jest jego filozofia. On nie musi ubierać w to, tylko to jest ważne. Natomiast pierwszy teatr nie powstał nie w Katowicach, jeszcze w czasie, jak były te zabory, tylko w Sosnowcu, Teatr Zagłębia. A jego kierownikiem literackim został jeden z najwybitniejszych pisarzy młodopolskich, proszę pana, Andrzej Niemojewski. I zostawił taki dokument, o czym niestety nie uczą, na nie mam w uniwersytecie, ale ja to dlatego, ja jestem taki nieznośny, bo ja udowadniam tym wszystkim moim, że moja babka była analfabetka, moja matka do komunizmu analfabetka, ale Andrzej Niemojewski już pisał o tych ludziach utwory. Między innymi taki, jak szli piechotą gdzieś tam za Szczekocin, spod Kielc, za Kielc, za Rzeszowa, za robotą do Zagłębia. I w to Zagłębie stworzyło nowoczesną klasę społeczną z tych chłopów. I w okresie dwudziestolecia to było rozwijające się środowisko mimo kryzysu, mimo biedy. A Niemojewski pisał tak. Matuleńko, mówże ciemi, dokąd idziemy po tej ziemi? Noc posępna, grzmi ulewa, wicher z hukiem łamie drzewa, a na czarnym niebie w dali kilka krwawych łun się pali. Ach, jak tęskno tu mateczko, za chateczką, za wioseczką, gdzie szumiały złote kłosy, gdzie dzwoniły ptasząc głosy, gdzie żniwiarzy tłum wesoły zbierał plony do stodoły. A matka odpowiada, nie płacz, ma dzieweczko, za chateczką, za wioseczką. Ojciec przodem ruszył dziecię, by zarobek znaleźć w świecie. Z płaczem nędzę chatą rzucił, poszedł i nie wrócił. Głodna jesteś? O, pójdź ze mną. Tam, gdzie huczy grzmot ze stali, tam, gdzie jasność bije w dali, tam, gdzie łany krwawe nieba, idzie dziecko szukać chleba. Czemu we łzach ludzie biedni zdobywają chleb powszedni? I z tego społeczeństwo wyrosło już, proszę pana, proletariackie, bo tylko w Łodzi, w Zagłębiu i sporadycznie w Poznańskim, bo tam też była germacja, tam był rzemiosło było. A to przecież ciemnochłopskie, przecież jeszcze w dwudzie. Jak ktoś ogląda teraz ten serial rosyjski, w niedzielę to jest o 20, co chłopa sprzedawali za ruble do ziołka. I to o tym społeczeństwie już ten poeta napisał tak, jak nawet Broniewski nie potrafił napisać. A to było w wieku XIX, dopiero Broniewskiego tata miał w programie. Zbudujemy ład na świecie z czaszek żebar i piszczeli, naszych starych gnębicieli zbudujemy ład. Niech dziecię jeszcze w późnych dniach starości drży i blednie na wspomnienie, gdy wśród krwawych walk zamętu gmach ten wstawał z fundamentu. Z pokolenia w pokolenie do odległej potemności niech wieś idzie, niech ją słyszą na mównicach, w kazalnicach, w parlamentach i w wszechnicach. I niech o niej książki piszą, przyszłym wiekom niech doleci za błękitny przed tron Boga. Proszę pana, to myśmy stworzyli społeczeństwo klasę robotniczą. Nie żaden Zawadzki i Gierek, jak już potem przyszli, czy Gomułka. Tylko ci chłopi. I my jesteśmy z pokoleniem chłopów, ja się tego nie wstydzę. Natomiast inni się bardzo wstydzą, oni już mnie są miastowi. A nie ma więcej godności, niż są własne korzenie. Poza tym chłopi
Dopiero się zdemoralizowali, jak przyszli do miasta w 1945 roku. Bo dostali posadę, mogli być milicjantami, SBK-ami i tak dalej. A jak się wpisał do partii, to miał stanowisko. No więc dlatego ja nie znosiłem Polski Ludowej. To nie była mała ojczyzna, jakkolwiek kochałem polszczyznę, czytałem, pisałem. Bo wie pan, przyznam się panu i tu publicznie, ktoś mi się zapytał, kiedy pierwszy raz widziałem swoje wydrukowane nazwisko. Nie miałem 15 lat w Rycerzu Niepokalanej. Ponieważ był komunikat, że ludzie w liceum i tak tu już założyli młodzi ludzie koło ateistów. No bo była walka z Kościołem. Ja napisałem list do Niepokalanowa, ponieważ byłem bardzo podniecony sytuacją ojca Kolbego. Czytałem wszystko o nim. To było dla mnie niepojęte. Byłem ministrantem, no więc wie pan tak, z katolickiej rodziny, ale bardzo prawej, uczciwej, bez żadnych jakichś tam. I proszę pana, to w takim razie ja zapisałem do tego Rycerza Niepokalanej, że ja zakładam koło miłośników Marii Niepokalanej, tak. I oni to wydrukowali. Ja to miałem przez tyle wieków, przez te przeprowadzki zginęło. Kiedyś byłem na kongresie w Warszawie, już nie mieszkałem, i docowaliśmy w Niepokalanowie. Poszedłem, a ten zakonnik mówi, no wie pan chociaż, w którym to było roku? No też nie wiem, no. Przez przypadek to. Mówi, wie pan, bo wszystkie już niedługo będą w internecie. To jak będzie pan miał 2 tygodnie czasu, to my pana dopuścimy. Bo mówię, no pierwszy raz widziałem nazwisko w druku w tym. A po raz pierwszy, jako pisarz, pisarz oczywiście, literat, bo należałem do klubu literackiego czytelnika, więc dostawałem te wszystkie nowości europejskie. Przecież jak ja przeczytałem Nietzschego, mając 15 lat, to musieli mnie wyrzucić ze szkoły. Dlaczego? Ponieważ był znakomity pedagog, fizyk, a ja do 5 nie umiem zliczyć. Do dziś. Z litości dostałem 3 na maturze, bo bym był bez matury do dzisiaj. I proszę pana, a natomiast geometrię lubiłem, miałem wyobraźnię. I on był dyrektorem szkoły, to bardzo poważny pan. Przyszedł, miał lekcję z fizyki. Mówił tak dużo i on powiedział bardzo ważne zdanie, bo od tego się zaczęło. Mówił, wykładał tym doskonale, bo to znakomicie wykładał, a natomiast ja nie umiałem żadnych cyfr. No i on powiedział, że elipsa. Kształt i pyta się, czy na co dzień spotykamy się ze zjawiskiem elipsy. Piękny dworak, który nie umiał matematyki, chciał się pochwalić i mówi tak. A jak to? Jeśli jajko na twardo przekroimy wzdłuż, to ono jest elipsoidalne. No patrzcie, jaki ten dworak głupi, on był Rzeszowskiego jeszcze zaciągał. Jajko jest elipsoidalne. Jajko. Dworak. Gwiazdy krążą po elipsie. I pan to codziennie widzi? Cisza, martwa, dyrektor, kurwa, zmarnia. Mnie już chłopaki klepią, dobrze. No gdzie widział elipsę na niebie? No niech pan patrzy, jak krążą. Poszedł do pokoju nauczycielskiego i powiedział, że ten dworak jest nieznośny, przemądrzałe takie jakieś. Ani się tak dobrze nie uczy, ale na wszystko ma odpowiedzi tego. A wychowawczynią była pani Tworowa, żona lekarza, który zginął w Katyniu, a ona była po filologii francuskiej w Paryżu. Z tego sklepu od nas brawo, to matki się przyjaźnimy w ogóle. I przychodzi i tak mówi, no, z tym dworakiem. Więc pani Tworowa przychodzi, Zosia Tworowa, do klasy. Jej syn był ze mną o rok młodszy, ale chodził do naszej klasy, już umarł, był lekarzem. I mówi, Bogdan, jak mogłeś tak powiedzieć panu dyrektorowi? No powiedz mi, dlaczego jesteś taki mądry? Bo wszyscy wokół mnie są głupsi. To nie ja, to napisał Nietzsche. Ta zgłupiała zupełnie.
powtórzyła, wyrzucili mnie ze szkoły, chodziłem do siebie. Który to był rok wtedy, kiedy to, pana to był wyrzucili? To przed maturą. Matura była w 51. Pierwszym, no to gdzieś był 49 tam jakoś tak. Po tej szkole podstawowej, po 8 klasie nas tam wzięli, tośmy poszli od razu do 3 klasy. I potem tylko 3 i 4 i była matura. I był wysoki poziom w tej szkole podstawowej. Ja byłem bardzo wykształcony, choć ja wszystko czytałem. Niczego czytałem, byłem najmądrzejszy, więc co mi to... Do dziś. Dla mnie Nietzsche to jest jeden z moich największych filozofów. Więc tak się to stało w tej szkole. Ale poza tym, proszę pana, ja byłem synem kryminalisty. Ktoś sypnął tego mojego ojca, bo oni ten towar z Łodzi przywozili. Pan wie, już się kupowało na lewo z hurtowni państwowych za łapówkę. No ale to trzeba było ruch robić. Ktoś nas sypnął. Ja byłem sam w domu, przyszło 3 panów z SB z nakazem rewizji. Ja mówię, ojca nie ma. To przyjdzie ze sklepu, my będziemy czekać. To było jeszcze przed maturą pana? To oczywiście. Proszę pana, wszystko to zrewidowali, powyciągali, a ponieważ tam, gdzie wie pan, gdzie myśmy mieli sklep? Na starym rynku, gdzie jest ten pawilon, to wybudowali kupcy po wojnie. Tam, gdzie jest społem w tej chwili? Po lewej stronie, tak, to jest to. Bo oni tylko dorobili, a tam nie było magazynów. Bo oni to w komunie budowali, to pan wie, jakie to trzeba było łapu wydawać, wszystko. Było tam i tam mało wielu. Ale jeden z tych kupców był esbekiem, nie wymienię jego nazwiska. On do tej pory owocami handlował, jego syn też. To ten, no. Jeszcze do tego w rodzinie siostry mojej matki tam się ożenił ten, ach Boże. I pana tata trafił do obozu dla wrogów ludu. Niech pan słucha. No więc przyszli, to tą rewizję robią. Ten jeden esbek to był zięciem kumoski mojej mamy, bo moja mama podawała jej syna do tego. Więc to się wszystko znało. Tamci też zrewidowali, powyciągali wszystko, co było w szafie. Nawet nowe firanki do okien, bo to wie pan, jak to było. Wszystko to powyciągane. Przyszedł ojciec. Dolary. Dolary. Za dolary była kara śmierci. Te dolary były na wierzchu. Nie schowane. Bo ja się nimi bawiłem. Proszę pana, te dolary były tyle, że ja bym willę dziś kupił. Bo to były złote dolarówki z 1901 roku, co to już miały wartość tę, a mój ojciec to kupił bardzo cwanie. Tam w Łodzi jak idził, kupił to. Nie znaleźli tego. Szukali jeszcze u pana Kubika. Pan Kubik miał papiernię na starym rynku, na rogu tam. Najlepsza papiernia. W czasie wojny była i po wojnie. I też ich ktoś sypnął, że mają te dolary. I u niego też robili ze 2 dni rewizję. Ale tych dolarów nie znaleźli. On mnie zachował i powiedz, gdzie ojciec ma dolary. Przecież będziesz chciał iść na studia tego. To myślę, że to tak. Ja mówię, nie mamy dolarów. Mamy złotówki. Bo ten cały utarg wzięli, co tego. Zabrali nam pieniądze, nie mieli prawa. Zostawili i zabrali ojca. I żeby ojca upokorzyć, to siedział na milicji, tam czy tam, gdzie ta esbecja była. Pewnie ze 3 dni. I potem dali nam znać, że ojciec będzie przewożony do więzień do Mysłowic. Więc wyobraź sobie taki wózek o 4 kółkach, co był, wiesz, taki na kształt furmanki i się ciągnęło na dyszlu takie. Pamiętasz takie wózki? No, nie pan słucha, co było. I oni, ja mogłem wynająć taksówkę, samochód. A oni upokorzyli ojca, żeby on to z tej milicji, z tego esbecji, wiózł na dworzec do pociągu. Auta nie mieli. Ja włożyłem czapkę uczniowską, poszedłem i pchałem temu ojcu ten wózek. Całe miasto podziwiało, szkoła też wiedzieli, dworaka zamknęli, za co tego, syn popycha. Tak, popychałem. Matka powiedziała, on jest naszym chlebodawcą. Co teraz będziemy robić? Z czego będziemy żyć? Wszystko nam zabrali.
No trudno. No to dowiozłem tego ojca i tam był, bo to było bez sądu. Te więzienie dla wrogów ludu to były bez sądu, bez adwokata, bez prokuratora, tylko oni wydawali. No i wwieźli ojca do Milęcina. Ojca do Milęcina. Tutaj muszę panu powiedzieć tylko to, że część kupców złożyło się i mówią do matki, niech pan sprzedaje to, co zostało w sklepie, bo ze sklepu nie mogli wziąć. Wzięli z magazynu i z domu. Przecież musi pani z czymś żyć, za coś żyć. Niech pani weźmie. Matka to zrobiła, nawet jeszcze gdzieś pojechała, dokupiła, trochę handlowała. Niedługo, ale handlowała. A ten ojciec był w tym Milęcinie. Doszło do... Aha, ja w ten czas bardzo się źle czułem. Poprosiłem i przenieśli mnie do zawiercia, do ostatniej klasy maturalnej. No to już byłem taki szczęśliwy, a tu wyszło nowe zarządzenie, że dzieci kupców i takich nie mogą zdawać matury ogólnokształcącej, tylko iść do handlówki, bo będą potrzebni do roboty po maturze. Mnie dali do tej handlówki, ja do 5 liczyć nie umiem. Chociaż do dziś pamiętam, że konto, rachunek do rozliczenia 1100, a kasa 100. Tylko tyle umiem. I oczywiście ja do tej matury nie poszedłem. Nie poszedłem do matury. Jak? A już literatura we mnie. A oni jeszcze z domu zabrali nam gotówkę. Tę, którą ojciec przyniósł ze sklepu i coś tam miał, to ten utarg. I okazało się, bo ja tam pojechałem i adwokat mi powiedział, był ze Lwowa w Zabrzu, na Buchenwaldczyków mieszkał. Ja już taki maturzysta, to już powoli, ja dobrze wyglądałem, dobrze ubrany. On powiedział, niech pan jedzie, bo te pieniądze, co zabrali z domu, muszą wam zwrócić. To nie można zabrać z domu. Dobrze, niech pan jedzie do banku, w którym to banku jest. Pojechałem. On powiedział, jak przyniesie pan upoważnienie od ojca, to ja panu wydam. No to ja proszę ciebie. Ubrałem się, pojechałem do tych Mysłowic. Dowiedziałem się, kiedy ojca będą przeprowadzać na jakieś przesłuchanie. Wziąłem czystą kartkę papieru, żeby on się tylko pod spodem podpisał. Za paczkę papierosów ten milicjant, co go prowadził, pozwolił mi ten podpis, bo ja wytłumaczyłem do matury, to cyganiłem potrzebny podpis ojca, dobra. Podpisał mi to i już poszedł go zamknąć tam do tej prokuratury. Ja z tym pojechałem do Urzędu Skarbowego, bo mi tak powiedział ten z kolei w banku. Na wprost bankowej, na wprost uniwersytetu. Tam, gdzie prawdopodobnie to tam jest, do tej pory ten bank jest. Uniwersytet jest po lewej stronie, a ten bank po tym. Ślązak, porządny, stary Ślązak. W Katowicach oczywiście. I on powiedział tak, musi pan iść, że pan nie ma zaległości w Urzędzie Skarbowym. No to ja poszedłem, mówię o to i o to, a ile tam jest tych pieniędzy, oni wiedzieli. Dobrze. To proszę przyjść, jechać do banku za 2 dni. Zajechałem do banku, a ten bankier mi mówi, proszę pana, oni domiar panu dołożyli, ani złotówki nie dostaniecie, a tam mu zajmie się na te nowe pieniądze, te stare raczej 100 tysięcy czy 200, no matko boska. No nie ukradli, ja miałem kochać taki PRL. No i w końcu potem trzeba zdawać maturę, rok mijać, muszę zdawać maturę. No gdzie ja pójdę na studia? Mówią, no to cię na KUL wyślemy. Bo aha, kupce się złożyli i wśród tych kupców, bo bardzo elegancki sklep wytworny, lepszy jak kolonialny, lepszy jak ten, który był za te dolary, za bony, to mieli rodzice prezydenta Macha. Bo ojciec prezydenta Macha był piłsudczykiem i on dbał o tych swoich legionistów. Oni mieli, nie wybudowali domu, ale mieli znakomity sklep. Pani Machowa była bardzo młodą, piękną kobietą, zawsze z walką chodziła, żeby poważniej wyglądała przy starszym mężu.
tak to było. I oni zrobili zbiórkę jeszcze na te ci kupcy. No matka wzięła z trudem tego. No co będzie z tym chłopakiem? No muszę iść zdać maturę. To jak ja teraz dam maturę? Tutaj tej handlowej nie, bo bym oblał. Wolę mnie przystąpić. Nic się wygłupiać. A tutaj no za rok będę zdawał. Poszedłem do liceum dla pracujących. Bo dla pracujących w Katowicach, do Mickiewicza. Tam zapieprzałem. Uczyłem się jak cholera. I poszedłem do fabryki. Pracowałem jako transport wewnętrzny w fabryce w M5 budowy spawaczy. To przez moje ręce ile ton węgla przechodziło, bo to na wózkach ręcznych się przechodziło. Ale na uniwersytet szedłem jako robotnik z awansu społecznego, a nie syn. Z nami się tak łatwo nie wygrywa. Wszystko to dostałem. Z matematyki byłem słabiuteńki. Ale na w komisji egzaminacyjnej tego eksternu był profesor ze Lwowa, profesor matematyki na Politechnice Gliwickiej. On sobie tu dorabiał. I dowiedziałem się, że on z tego Związku Radzieckiego przyjechał tutaj z piękną, młodą, sparaliżowaną żoną. I on się nią zajmował. I on się zorientował, że matematyki nic nie umiem. On wiedział. To dał mi ściągę na kartce, bo te pytania się dostawało, inaczej szło się. Ale ja byłem nerwowo i pół tej kartki przerwałem. Gdzieś zgubiłem. No to on woła abiturienta do tablicy, bo to się z tych przedmiotów zdawało. Do połowy przepisuje. I on widzi, co się dzieje. Dziękuję abiturientowi, może teraz geometrii. No to już powiedziałem, proszę bardzo, dziękuję. Zdałem to. Pismo, robotnik. A już należałem do tego koła, już mnie wyrzucili. Jakiego koła? No ty pisarzy, co? Związek Literatów Polskich? Tak. Więc tak, po raz pierwszy nazwisko w Rycerzy Niepokalanej. To już jest absolutny hołd dla ojca Kolbego, bo to zrobiłem. Potem napisałem opowiadanie pod tytułem Oczekiwanie. I w tym opowiadaniu było opisane, jak matka czekała na syna, który nie wrócił z wojny, a on najbardziej lubił placki z grzybami. Tak jak racuchy z grzybami, takie to się robi, to wytworne. Tak. I ona zawsze piekła, bo może on na Wigilię przyjedzie i modliła się. Ale nigdy nie przyjechał. No więc ja to zaniosłem, to opowiadanie tak i to cenzora nie puści, bo to modlitwa tego. Poszedłem do domu i dopisałem dwa zdania. A kiedy już nie mogła sobie poradzić z bliźnimi, z Bogiem, to westchnęła, że się będzie modliła do Najwyższego Chrystusa słowami Stalina, który powiedział, że pokój może być uratowany, jeśli narody wezmą go w swoje ręce. I puścili to w radio. Oczywiście Tego nie mogli nie puścić. Tak, bez tego nie puścili. Czytała to znakomita pani, lektorka, tak. Ja wszystkim powiedziałem do zawiercia, to przyjechałem do matki, widziałem. Okno otworzyłem na oście, żeby na całej ulicy dojazd było słychać. Sąsiedzi wiedzieli opowiadanie młodego pisarza śląskiego Bogdana Dworaka Oczekiwanie. Czytała to Wiesława Brekiere, pamiętam. Co, bo to się pamięta takie coś, taki debiut w radio. No, radiowiec był od samego początku. Ten pierwszy debiut, to znaczy to, jak czytali pana twórczość w radiu, to był 50. już po śmierci Stalina, przed jeszcze? Po śmierci. Po śmierci Stalina. 53 albo 4. Tak. On zmarł w marcu 53. Bo byłem tam spóźniony w tym, przez te matury, przez te więzienie, przez to wszystko. Jeszcze tą handlówkę, no mnie do handlówki wysłali. Ojciec całe życie, bo ojciec mnie zdemoralizował, jeśli chodzi o pieniądze. Tak, wracamy do pana pierwszych twórczości, było Oczekiwanie. Tak, oczekiwanie w radio. Wiesława Brekiere czytała. Do tej pory nieco niektórzy pamiętają, a redaktorem naczelnym był Aleksander Baumgarten. I on zakwalifikował, ten wybitny poeta z Lwowa, który się osiedlił w Katowicach. Jasiu Brzoza to już był mniej, bo on był taki lewitujący, ale Baumgarten. I w końcu
Ja już byłem w tej Warszawie, przyjeżdżam do Zawiercia, wycięli lasek fabryczny. Boże, lasek fabryczny. Jak można było wyciąć dzisiaj za jedno drzewo, idą do więzienia, a lasek fabryczny w Śródmieściu, gdzie w Europie były tylko trzy lasy fabryczne w mieście. Lasek Buloński w Paryżu, lasek wiedeński i las w robotniczym Zawierciu. Nie można. A ten las fabryczny gdzie dokładnie? Przy jakiej ulicy się znajduje? On się ciągnął od Piłsudskiego, aha, aż do tam, co się teraz nazywa Bohaterów, czy jakoś Paderewskiego, gdzie przychodnia tam. Mhm. Tam, no do magistratu tam się ciągnął. Mhm. I było część, ten las był liściasty i właśnie i iglasty. I potem jeszcze to wszystko wycięli, bo zrobili basen i stadion. W środku miasta się robi stadion, nawet na wsi by nie zrobili, tylko poza. Więc zdenerwowany absolutnie przyszedłem, napisałem bardzo sążnisty artykuł. Bardzo sążnisty. Pan Saturnich Limbach był naczelnym redaktorem gazety Zawierciańsko-Częstochowskiej czy Myszkowskiej, jakiejś tam. Ja mu to przyniosłem. On to czyta i mówi, no to skandal, tak nie można, to partia zadecydowała, wszyscy. I co tutaj pan wypisuje takie rzeczy? Ja mówię, no nie można zniszczyć. Ten lasek to była całe Zawiercie, urok Zawiercia. Przed wojną tam się ludzie zbierali, bo to dom ludowy stał w lesie przecież, tam gdzie Biedronka, to był dom ludowy. I mówię, dom ludowy żeście zniszczyli, boście otynkowali, zamurowali i on się rozwali, bo mi architekci powiedzieli, a tam były piękne bale, piękna sala teatralna, życie kulturalne, był teatr robotniczy, wystawiał ciągle sztuki i żeście to zniszczyli. I zaraz jeszcze basen w Śródmieściu i wyciąć las. Kto tak robi? A Loniek Rosikoń był już wówczas, coś robił w Urzędzie Wojewódzkim, bo to było bardzo ważne, co ona zrobiła. Pewna pani partyjna. Ja wywołałem skandaliczną awanturę o to. I ten Loniek Rosikoń powiedział, no wiesz co, już ci nic nie wydrukują, jak tak postępujesz. No trudno. Dobra, to nic to nie wydrukuje. I zniszczyli. I przez to to miasto nie jest miastem, bo zlikwidowali rynek, Marszałkowską i lasek fabryczny. A tam się ludzie zbierali. I ja pamiętam w czasie okupacji, tylko nie wiem kto, bo Hitler nie latał samolotem, tylko jeździł pociągiem. I on jechał do Litzmannstadtu, tylko nie wiem, czy to był Hitler, czy jakiś inny. To w ten czas wszyscy gestapowcy i żandarmi zebrali się w lasku fabrycznym, śpiewali Deutschland, Deutschland, wołali hej Hitler i z tego lasku wyszli witać przejeżdżający pociąg, który się nie zatrzymał, którym ktoś jechał. Jedni mówili, że Hitler do Łodzi. Nie wiem, bo Hitler Łódź odwiedził. Nie wiem tego. I nagle to zniszczyli. Tam się ludzie zbierali w niedzielę. Cyrki, wesołe miasteczka. Bo był taka duża polana. To był majątek ten raz. Zniszczyć dla środku miasta tylko człowiek chory psychicznie. Naprawdę. I jeszcze zlikwidować przede wszystkim, bo należało puścić tę do Katowic szosę, która jechała, prawda, od tego, albo zrobić tunel, bo tam był tunel, albo zrobić nadto. To ludzie mówili, że owszem, ale ktoś, kto miał na rogu tą kamienicę, która do tej stoi, dał łapówkę komuś w partii i puścili w ten sposób, że no proszę bardzo, że zburzyli ten nowy tam przejazd tam. No i spieprzone miasto jest. Moje rodzinne miasto. I zawsze mi dokuczali, że z tego zapijałego miasta ty jest taki Europejczyk. I w któregoś roku był zjazd Kongresu Towarzystw Regionalnych w Poznaniu. Ja byłem zaproszony, ja tam byłem. Wiceministrem kultury był minister Cłapka. No zabierali głos i zawsze mi dokuczali.
bo on pochodził z takiego miasta, gdzie kościół z XII wieku, tam ktoś w XIII wieku coś puścił, inny coś napisał, a w Zawierciu, no co w Zawierciu, nic nie mam, kolazły. I ktoś mi się zapytał publicznie, pan tak broni tego Zawiercia, czy ono jest takie piękne? Ja mówię, proszę pani, to jest moje rodzinne miasto, publicznie, na sali zebranie z całej Polski, w ogóle dziennikarze. Ja mówię, ale, i to jest moje miasto rodzinne, gdybym miał garbatą matkę, to kogo bym bardziej kochał? Garbatą matkę czy najpiękniejszą aktorkę świata? Kochałbym garbatą matkę. Chwycili to dziennikarze, we całej Polsce to pisali. I Cławka dał mi potem 1,5 miliona na Klub Nową. Chciałem jeszcze odnośnie lat 50. powiedzieć, co też wymagało odwagi z pana strony, kiedy został pan zaproszony na zebranie Związku Literatów Polskich. Ale to mnie zabrali dlatego, bo ja z nudów, jak ta pani mówiła, tata, ona była Sosnowca, z bogatej też rodziny, brat tam był kucharski, trochę pisał, no ważne. Ja się bawiłem z nudów łańcuszkiem z krzyżykiem złotym. Jak była akademia po śmierci Stalina. I widocznie to ktoś doniósł, ale tak jakbym się po jajkach drapał, czy gdziekolwiek, no. To się tu bawiłem. I później zaproszono w związku z tym pana na zebranie. I Czarek Leżeński był przeciwko mnie. Czarek Leżeński, który był moim przyjacielem, przyjaźniliśmy się bardzo, ponieważ jego ojciec przed wojną był naczelnym redaktorem najbardziej katolickiego czasopisma Tęczy Poznańskiej, a matka, wybitna lekarka, zakładała Instytut Onkologiczny w Gliwicach, oni byli z Warszawy. A on w powstaniu lotał, jako kilkunastoletni chłopak powstaniec, i to przeciwko mnie wystąpił. A on mi imponował, bo miał 22 lata, już był po studiach dwóch fakultetów. Bo z takiej inteligenckiej rodziny, z Warszawy, to wszystko to normalnie, maturę, zaraz powiem, no. Bo pan był na Uniwersytecie Warszawskim. No, ale w ten czas pan. To jeszcze, to tak. Już na Uniwersytet Warszawski jako robotnik. I przyszedłem na ten egzamin. Libera mnie potem, z Antkiem Liberą się przyjaźnie, z tym jego synem. Z Liberą byłem przyjacielem. Niech pan słucha. I Libera przychodzę. Już napisałem, że byłem w tym Związku Literatów, to wszystko tam, to. I on mi się pyta, jaką powieść pan czytał, no bo pisemny był, to dobrze napisałem, swojego starszego kolegi. A ja mówię, tak, Wilhelma Macha. A to książka, Wilhelm Mach debiutował w ten czas, w ogóle nikt go nie znał, a ja już znałem jego książki. Jaróżewicza czytałem to jeszcze do Piach Twórczości drukowała i mam te pierwsze tomiki. I on się, on potem był na rzecz, Dziołchę miał Zawiercia w czasie wojny, to wszystko jest napisane z autografami. Ja to wydrukowałem. Niech pan przejrzy porządnie te korzenie czy ksenę, nie korzenie tylko to. I wtedy w 53 no, zapytano tak. Pana wprost na zebraniu, czy wy wierzycie? No pan zapytał, a w co proszę pani? Prowadząca powiedziała, w Boga. I wtedy pan w 53 roku, po śmierci Stalina, w głębokim PRL-u, w stalinizmie, odpowiedział, tak, wierzę. W związku z czym został pan wyrzucony z koła młodych Związku Literatów Polskich. Potem mnie w Warszawie przyjęli, a poza tym ja byłem pewnym człowiekiem przewidującym. Jak, bo ja miałem drukować w tej książce wydaną w 55 roku, jak był Kongres Młodzieży Europejskiej w Warszawie, tych właśnie lewicowych, miałem tam, proszę pana, drukować wiersz, który tutaj mam. Bo tam drukował Chłasko, Jasiu Himmelsbach. I ten wiersz też nie puściła cenzura. I ten wiersz mnie miał, i to potem go, ja go drukowałem dopiero później. Bo tam było takie coś. Tam przyjdź, świat zaorać miłością i tak dalej, nie. Oddaj ludziom ideały, same ideały tłumi prawo. O piękno logiki, czemu gwałcisz?
gałęzie kwitnące, mroźny wiatr. Oddaj serce bezlitośnie piękne na chwałę starości, bo inaczej radzić się nie warto, nie odchodź. Jak to? To ideały komunistyczne niszczą prawa logiki? Tak? O ideały, same ideały tu mi prawo. Nie wydrukowali. Bardzo dobrze mogli nie wydrukować. No tak wyglądałem. Proszę pana, to było to, ale potem to, jak powstała Grupa Szalej, to już ja w ten czas jeszcze pisałem coś, bo w tej Warszawie udzielałem się w tym życiu literackim. I nie wierzę w pisanie do szuflady. Każdy, kto ma coś do napisania, pragnie, aby było czytane. Są jednak utwory, których pisarze nie ogłaszają. Czasami z powodu wielkiej miłości do nich, czasami z przyczyn zupełnie obiektywnych. Nie biorę pod uwagę pamiętników. Ich znaczenie jest tak różne, jak różni są ich autorzy. Coraz częściej elegancka sala Związku Literatów tchnęła nudą, jak przysłowiowe flaki z olejem. Nie pamiętam, o czym mówiliśmy przez cały czas zebrania. Sławomira, miałem powód lekceważyć. Studiował rok niżej ode mnie i często drukował podłe wiersze, głos zabierał niepotrzebnie. Według mnie, mówił, literatura rodzi się z negacji rzeczywistości, z protestu. Magdaleja, ona w ten czas debiutowała, twierdziła wręcz, wielka literatura rodzi się z afirmacji. Dała również przykłady. W chwili obecnej literatura stoi na pozycji obojętności. Niech pan patrzy, w tamtych latach napisałem, seks stał się próbą wytłumaczenia wszystkich zjawisk. Nieznający przedmiotu, znudzeni niedostatecznym wykształceniem o życiu i świecie, na jakie wskazywała przez nas długie lata szkoła i uniwersytety, twierdzą, że to cynizm. Sami o sobie mówią, z dumą jesteśmy cynikami. Lazurowo-szkarłatna fantazja bawi się mną jak Zatego z Bitkiem i tak dalej. I to było napisane, proszę pana, w 56 roku. To, co teraz się dzieje, zauważył pan. I nie, w 68 roku nie było rewolucji ekonomicznej. To była rewolucja seksualna. I teraz to ponosimy. Proszę. Fragmenty akwarium, Warszawa 1956. Bo jak się nie podpisał tego wojska, to nie mógł zdawać egzaminu. To żeśmy brali zaświadczenia z dziekanatu, że ukończył studia, bo ukończył. Poszliśmy i dawali nam robotę. To jak wpadli na pomysł, to potem minister zabronił wydawać, tylko na dyplom się szło. Już zaświadczenia nie wolno brać. Dobra. Niech sobie pan wyobrazi, to już działy się rzeczy straszne, ale pan do pola chodził, tak? Również. Niech pan słuchał. Tam Zawiercia jeden wykładał literaturę. Taki staruszek. Źle wykładał, no ale wykładał. To Libera, on by za to dziś z grobu go wykupili. Antek Libera, no jest wywrotowiec, on uznaje, że poza Beckettem nie ma nikogo na świecie w literaturze. Był w Zawierciu u mnie na czwartku literaturze. Oni tu wszyscy byli. Jak Starczewski został wiceministrem, to był po 4 dniach już był w Zawierciu, miał spotkanie. Ja miałem wieczór z Hawlem, bez Hawla, tylko o jego książce, a pierwszy w Polsce miałem spotkanie, jak Miłosz dostał Nagrodę Nobla z Miłoszem. A stało się to tak, Miłosz dostał Nagrodę Nobla i nagle cała prasa szaleje, że dostał polityk, a nie artysta. Wobec tego Jurek Ciszewski, ale nie architekt, tylko nauczyciel, co tu wiersze pisał u mnie w Grupie Szalej, i Leszek Łazarowicz, który działa w ZSMP jako działacz kulturalny, powiedzieli, jak on dostał Nagrodę Nobla, chodźmy do Dworaka. U Dworaka się wszyscy spotykają, on ma wszystkie utwory, te wydane za granicą i z tego. I nagle ja siedzę u siebie w domu, ktoś mnie woła tam z naprzeciwka na ulicy, stoi pod kamienicą. Patrzę, a tu Leszek Łazarowicz i Ciszewski. Czego chcecie? Przyszli i mówią, że chcą zrobić wieczór
poświęcony Miłoszowi, żebym to wygłosił w klubie Nowum. Czemu nie? A jeszcze nie wiedziałem nawet, jak klub wyglądał, bo to było ZSMP. Dobrze, no to się umówi na jutro. Ja wziąłem te pisma Miłosza, okręciłem w Trybunę Ludu. Różni sekretarze przychodzili, nawet pani Gajecka. Ja wygłosiłem, a poza tym jeszcze mówiłem z pamięci. No to w ogóle to tak. Wszyscy byli zachwyceni. To wszyscy wiedzieli, że pierwsze spotkanie po Nagrodzie Nobla z Miłoszem, o Miłoszu, to się odbyło w Zawierciu, Dworak zrobił. Tak, to nawet z Katowic do mnie dzwonili. Ty pożyczyłbyś coś tam tego śmegowego, dobra. No bo, ale jeszcze, aha, a jaki był mój debiut druku publicystyczny? Bo żeśmy przyjechali. Proszę pana, była sytuacja, byłem świadkiem, jak to TMZZ żeśmy poburzyli, to ja należałem zakładowcom, no i tam taka pani, bohaterka mojego opowiadania pod tytułem Pani Emilia, które było wystawione jako monodram w ogóle, Pani Emilia i przyszedł, ja znam ten, przyszedł robotnik, murarz, właściciel z firmy budowlanej, co mieszkali u niego ci spogranicznicy i nam dom kończył. I oni go tak potraktowali, że go nie przyjmą. A siedzieli sekretarze, którzy pewnie nic nie czytali, nie umieli czytać. I ja się wkurzyłem, a miał być wykład Afryka, o Afryce. Jakiś podróżnik, no to chłop przyszedł. I ja i był wstęp po 5 zł. I oni go nie wpuścili. Ja napisałem Afryka, mam to tam w domu. Sfotografuje pan kiedyś. Afryka za 5 zł, czyli o kulturze w Zawierciu. I to zostało wydrukowane. Matko Boska, co się narobiło? Szewczyka omal nie wyrzucili z roboty. Zakpiłem w sposób okrutny. Do dziś o tym mówią. Jak mówią o kulturze w Zawierciu, to oni to pamiętają. Ja 100 razy zapomniałem. Ja jestem taki, ponieważ uważam, że należy upomnieć się o ludzi, dla których spotkanie jest awansem kulturowym, a nie zarabianiem na chleb. Dlatego ja wszystkie czwartki literackie za darmo robię. Od 1985 roku. Gdybym po 100 zł brał, to ile miałbym pieniędzy? A robię za darmo. Bo dlatego, że potem ci, których ja zapraszam, ministrów czy wybitnych pisarzy, jakich tylko chcę, to oni do mnie przyjeżdżają za 300 zł. A aktor, Grabowscy, to 2000 biorą. A tu przyjeżdżają Grabowscy. Sztuki wystawiali. Ostatnio była Emilia, Emilia, żona Grabowskiego Mikołaja, wielka aktorka, za 300 zł. Mówi, może nie wezmę, wesz, autor też musi zarabiać, artysta. 300 zł. Jakby cię magistrat zaprosił, to byś dostała 2. Ale jak cię Dworak zaprosił za społeczne pieniądze, to może 300. Więc ja to robiłem za darmo i robię. I z tego wiem, co zrobiłem. Ilu wyrosło pisarzy. Na przykład z grupy Szalej. Z grupy Szalej, proszę pana. To nazwa grupy literackiej, Szalej. Tutaj. Z grupy Szalej, tak. Jerzy Ciszewski już był inżynierem, jak pisał te wiersze. Ale ja się kochałem w jego matce, kiedy miała 15 lat. Jak szła do ślubu za 2 lata, to moja matka się bała, że ja życie sobie odbiorę. Tak byłem zakochany, ale potem przyjaźniłem się i ci chłopcy mnie słuchali. Witold Dulemba jest prawnikiem z wykształcenia. Też był trochę starszy w tej grupie Szalej, ale on był z tych Dulembów, co mieli te wszystkie apteki w Zawierciu i w okolicach od Szczekoci. To niesamowite. On był lekarz, doktor farmacji, magistrzy, to oni. Raz. Piotr Jacek, i on napisał sztuki teatralne, ten Witold Dulemba. Ostatnio wydał książkę o sztuce XX wieku. Piotr Jacek pochodził z Tychów. Dotarł do mnie, bo go tam gdzieś znów nie chcieli.
I jeszcze był przed maturą. Napisał kilka dobrych wierszy, przyjąłem go. I w tej chwili mówi w Warszawie tak, potem wyjechał, wydał dwie książki, jest autorem bardzo wielu scenariuszy do filmów telewizyjnych. Mówi, niech Dworak przyjedzie do Warszawy, to ja go teraz podejmę w hotelu Bristol. Lepiej niż on mnie w Zawierciu. Rafał Kierzynka, doktor prawa międzynarodowego, bardzo wybitny poeta, bardzo wybitny prozaik. Jego książka ostatnia, którą przedmowę napisał profesor Kisiel, jest, jaki on miał gest, ponieważ jego matka uczyła matematyki w liceum medycznym. Więc jak leżałem w szpitalu i mówię, to one były uczennicami, te pielęgniarki, bo ona już nie żyje, pani tam. No więc, to mówi, to rozdej im. To jak oni o moją matce dobrze mówią, rozdawam. I to był festiwal prozy Kierzynki. Ale niestety Kierzynka był prezesem sądu, to miał czas na pisanie. Ale jak jest prawo międzynarodowe, wziął go minister sprawiedliwości i powołał, na szczęście nie do polityki. A ja dzwonię o to, on jest w Wiedniu, to jest w Paryżu, nie ma czasu, kiedy pisać następnej książki. Natomiast Dariusz Kociński jest profesorem UJ-u, jest najwybitniejszym teraktologiem w tej chwili, jednym z najwybitniejszych w Europie. Mój wychowanek z klubu Nowu. Ewa Alszajska-Rąk już była magistrem, coś tam drukowała, ale poza tym jeszcze są ludzie, którzy z czym się zetknęli, to odnieśli sukces i piszą w książkach. Gdyby nie Dworak, to byśmy tych osiągnięć nie mieli. Bo ja i to mnie uczy pokory. Oni mnie przerośli. Kosiński napisał tyle dzieł z teatrologii, że nie jestem w stanie przeczytać. Ale on dobrze pisze i nikt nie wypiera się tego Zawiercia. A Kierzynka na zebraniu intelektualistów powiedział tamtego, co tego mówi? No moja babka, co pochodziła z Wierpki, z Zapilicy, to tak gotowała siadłego mleka, że nikt już takiej nie potrafił, jak moja babka. My jesteśmy bardzo skromni i nie pozwolimy sobie w ten sposób. Natomiast laureat, wiecie, bo już nie chcę mówić, ale porządna tradycja, ale to jest tradycja tysiącletnia, to jest niestety miasto niedaleko Zawiercia, pod Krakowem, jak się nazywa? Miechów? Nie, tu bliżej. Kiedyś województwo śląskie było. Kiedyś województwo śląskie? Olkusz? Nie Olkusz. 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 Olkusz wydaje kwartalnik w tej chwili, jakiego w Warszawie nie ma. I z Olkusza poeta, to ze mną też, był pierwszym laureatem Nagrody Szymborskiej. Skromny nauczyciel z Olkusza. Takie tomisko. Pokażę panu, jak pan przyjdzie. Mamy dużo do omówienia z tymi literatami. Chciałem zapytać się, te dziesiątki lat pana twórczości, no, przypadające na okres PRL-u. Jaka myśl, jaki cel, może jakie zdanie były przesłaniem. Pana przesłaniem, może celem w tym, co pan robił, tak, może ja wnioskiem. Mhm. Muszę panu powiedzieć, kiedy miałem lat 13-14, znałem prawie wszystkich ludzi w Zawierciu. Mówili tą fatalną polszczyzną, bo to było pomieszanie gwar kieleckiej, krakowskiej, rzeszowskiej, jeszcze piorun wie jakiej, ale to byli prawi ludzie. I Cieśla wziął ołówek ten ciesielski, taki płaski, spojrzał, jak postawił, chałupę postawili i tak zgiął dach, że teraz architekt nawet w internecie nie potrafi takiej proporcji dachu zrobić. To byli bardzo dzielni ludzie. Oni stworzyli to miasto. Jeśli oni byli analfabetami, półanalfabetami, to z mojego pokolenia
już byli doktorzy, uczeni i tak dalej, a te, co przyszli po mnie, no to już są poważni ludzie. Z tym, że proszę pana, Zawiercie już było miastem, w którym wyrośli pisarze przed wojną. I to właśnie z robotniczej rodziny. Muszę panu powiedzieć, że jest taki pisarz, proszę pana, Julian Majherczyk, urodzony w 1908 roku. Jest też jego ulica. Syn robotników z ulicy Ogrodowej. Mhm. I on przed wojną o własnych siłach, nawet się wykształcił za nauczyciela, tak się to mówiło, uczył trochę gdzieś na Kresach, a potem wyjechał do Francji. I tam zaczął głosić swoją prozę i wiersze. I on, chłopak z Zawiercia, znałem tą kamienicę, znałem jej rodzice. Nawet on mnie dwa razy odwiedził w Zawierciu, z żoną przyjechał, bo tu ma jeszcze krewnych. I ten pan Majherczyk był laureatem najwybitniejszej nagrody literackiej, jakie do tej pory nie ma w Polsce i nie będzie. Był laureatem Srebrnego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury w 1937 roku. Andrzejewski on. I kto o nim wie? Jego ulicę zrobiłem też. Proszę pana, i również z 1908 roku jest pan Weintraub z 8 roku. I proszę pana, to on był Żydem. Rodzice jego tu przyjechali, pracowali w fabryce. Matka tam gdzieś w jakimś tam stołówki, a ojciec był finansowe sprawy załatwiał. I on, ten chłopak, skończył liceum i poszedł na Uniwersytet Jagielloński. I w życiorysie, który napisał, że już przed wojną, będąc profesorem uniwersytetu na Harvardzie, napisał, że w szkole w Zawierciu uczył go polskiego, no, ni mniej, ni więcej, tylko Rączka, który był moim dyrektorem. I nie uczył mnie dobrze polskiego, nie wiem. A Weintraub napisał, że całą wiedzę wydobył od niego, od tego Rączki. Więc to było ważne. Proszę pana, i ten Weintraub, jak już potem w Paryżu, bo on przeżył, a jego rodzice zginęli w getcie, tutaj w Zawierciu. Jak on potem w tej Ameryce przeżył, to tam był z pierwszą żoną, niestety, ale ta żona zmarła. Wobec tego ożenił się po raz drugi, ponieważ Polka pisała pracę doktorską w Ameryce z literatury francuskiej, no i przysłali go do wielkiego płuczonego z Polski, bo ona była Polką. I on się z nią ożenił. I to jest pierwszy wypadek w historii Zawiercia, żeby Żyd Zawiercia poślubił Marię Ewelinę Hrabianą Żółtowskich. Hrabiankę z Poznańskiego, która też mi się miała. I ta hrabianka zawiązała ze mną kontakt, mam zdjęcia, i przyjechała na grób teściów na Kierkucie, tylko nie umieliśmy znaleźć, bo to w zwarowym grobie. Pan sobie, a przywiózł ją dyrektor, profesor Ujotu, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. To hrabiankę znaczą taki gest. Teściów, których nie widziała na oczy, przyjechała, żeby odwiedzić grób Żółtowskich, Ewelina. Czy to nie jest ważniejsze od, ale to jeszcze nie tylko z nim jest taki kłopot. Proszę pana, w Pilicy jest, żył znakomity ród Moesów. Jeden Moes
to jest laureat, to jest, przyczynił się do tego, że Tomasz Mann dostał Nagrodę Nobla. Bo jak oni wyjechali do Wenecji, kiedy ten Moez miał lat 10, był tak pięknym dzieckiem, tak wspaniałym, że Tomasz Mann się w nim zakochał, no nie w sensie seksualnym, tylko dziecko. I napisał nowelę Śmierć Wenecji. I to o tym dziecku. Bo drugi profesor tak się w nim zakochał, że aż popełnił samobójstwo. Więc pan sobie wyobraża, i on leży w pilicy, ten bohater. Ja tego bohatera poznałem, tego Moeca, ale poznałem go w czasie szalejącej komuny w Konstancinie pod Warszawą, ponieważ on na starość pracował w sekretariacie cesarza Iranu w Warszawie, ten Moez. Ale ten Moez to jeszcze miał siostrę. A w tej miał siostrę, siostra miała męża i syna znakomitego pisarza. W tym pisarzu zakochała się Zofia Naukowska, ale on jej nie chciał. Naukowska bardzo cierpiała, tak. I w związku z tym on jak umarł, to też się kazał tu pochować. Gdybym w Zawierciu miał groby takich, jak tutaj, i zrobił nocny program, bo ten film też zrobili przecież z tego, Śmierć Wenecji, pół Europy by przyjechało na takie, a w Pilicy tego nie zrobią. I o co ja walczę? O tożsamość kulturową, żeby wykazać, że nie trzeba było być arystokratą krasińskim, ale nawet ludzi, którzy się czegoś dorobili, albo robotników i chłopów. I potrafili to zrobić. No więc to jest dla mnie było bardzo ważne. Tak. Poza tym u nas wyrosła Halina Snopkiewicz. Chodziła do jednej klasy, na jeden róg medycyny. W jednym roku była Swertkiem Radziwiłłem, który to u mnie bywał. No ale potem rzuciła i napisała Słoneczniki. I ona była tak popularną pisarką, że jej książki w PRL-u wydawano nawet w granicach 50 tysięcy. No to może pan wiedzieć, że jednak żyła w zgodzie z tym, co było. A miała ciotkę w Zawierciu i to ciotka ją wychowywała. I była znakomitą modystką. U niej krawaty, kapelusze, to wszystko. Ta ciotka ją wychowała. Tak, ona pochodziła z Kieleckiego, bo my wszyscy są Kielcoki. Bo Zawiercie jest kieleckie. Bo wie pan dlaczego? Zawiercia nie było w ogóle na mapie, nigdzie nie było. Były te dwa skupiska tych, 48 ileś tam jeszcze. Natomiast był już Kromołów, był Ogrodzieniec i były Szczekociny i Żarnowiec. Ja panu pokażę historię starożytnej Polski, gdzie właśnie Kromołów, Częstochowa, Ogrodzieniec, Pilica i Szczekociny należały do powiatu lelowskiego. Natomiast Żarnowiec do Krakowa. I stąd my są wszyscy Kielcoki. U nas się mówiło o tym Kielcokiem. Jak się ktoś nazywał w tym, w Szczekocinach Odczyk, to w Zawierciu mówili do Orcycki trzeba i Orcyk. Ja to wszystko znałem, ja tak mówiłem, ja tym językiem potrafię mówić. To ja motto do jednej książki dałem, że usłyszane w Szczekocinach, jak handlarz, co konik, koń mi handlował, to do drugiego mówił tak, że sprzedał te, jakoś sprzedał te z konia i mówi tak, głupich nie trzeba siąść, tylko się z nich śmiać. I Szczekociny są bardzo dumne, że ja to przypomniałem, bo ja od iluś lat, już 21 lat, jestem jurorem kapel ludowych w Szczekocinach, bo ja się znam na ludowej muzyce. Ja bym tu panu nawet zaśpiewał, na czym polega piękno. Proszę bardzo. Niech sobie pan wyobrazi, bo ja słyszałem te przyśpiewki u sąsiadów, wszędzie, na weselach, na chrzcinach, na zabawach.
A jedno zjawisko jest zjawisko onomatopei. Łoj, żebym to jo wiedział, kto przy moi siedział, o jakbym go w pysk lasnął i noby se mlasnął. No nie z pana Tadeusza. Ja to pamiętam. I dlatego czasami się bardzo złoszczę, bo oni już nie sięgają do jądra tej tylko naśladują, co Śląsk śpiewa, co nie to. To oni to od nas biorą. Także my są Kielcoki i to bardzo dużo. Profesor Kisiel, ten znakomity literaturoznawca, to jest chłopak za Szczechocin, blisko Jędrzejowa. I on jest profesorem zwyczajnym, znakomitym poetą tego. Ale mało tego, jak został powołany Częstochowski Uniwersytet, to on w drugim nie został, dostał doktora honoris causa. I potem powiedział, że jak jeździł na rowerze do Zawiercia, bo tam do kolei czy gdzieś, to jeszcze koło stawu Kulczyńskiego się zatrzymywał i się uczył kąpać. My jesteśmy skromni. To są Kielcoki, my tacy jesteśmy, my się popieramy. Ja też jestem Kielcą. Dam panu przykład, że jak był Kongres Kultury Regionalnych w Kielcach, to wyjazd na obrady był również do Zawiercia. Tylko nowsi tam, do tych Skałki tam. No i proszę pana, to wszędzie o tym pisali. Tu jest, o, gdzieś pisze, regionalizm, patriotyzm i Europa. To tutaj jest o Dworaku, bo Dworak jest Kielcok i to jest w Kielcach, a tutaj jeszcze jest, pokażę panu zaraz. Profesor Tyszka, Kultura Małych Ojczyzn, o Zawierciu Dworak. A to ja spowodowałem, że była ta sesja wyjazdowa, bo to był, proszę pana, kongres. Dwudziesty czwarty, 26 września 2010 roku. Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury Dokumentacja. Jaka jest dokumentacja z tego kongresu? Ziemi Zawierciańskiej. I z Kielc tu przyjechali ci wszyscy wielcy uczeni, bo ja pokazałem, że ta ziemia zawierciańska, proszę pana, to ona coś wydała, dowód tego, chociażby z tymi Moesami w tej Pilicy. Oni tam leżą i mają swój grób. Bo dlatego, że ta jedna, w tym jednym, co się kochała, to był Alfred Maszowski, ten pisarz. I zanotowała w dzienniku tak. Przyszedł Alfred, wreszcie mi wszystko wyznał, ale za dwa tygodnie staje na ślubnym kobiercu. Powiedział pan, że ta tożsamość kulturowa Zawiercia jest związana z Kielcami. Tak, ja o tej ziemi zawierciańskiej. Mhm. Ja walczę o tę tożsamość. Dlatego są takie te książki mnie poświęcone, no jak ja potrafiłem, regionalizm, patriotyzm, europejskość. Ja udowodniłem, że ja jestem Europejczykiem, bo ja mając lat 10, czytałem już książki francuskie i inne tego, mało tego, w Zawierciu przed wojną mieszkał jeden Chińczyk, który handlował dywanami. Już był kawałek Europy. Tak, jeszcze miał przyjaciółkę tam. Wszystko to napisałem. Po wojnie już go nie było? Czy był jeszcze? Po wojnie już go nie było, tego po Chińczyka? Po wojnie już nie, tak. To zginął w trakcie wojny? Nie, jakoś tak się... Gdzieś się wyprowadził. Ulotnił, tak. Ten, tutaj też i omawia profesor Tyszka, jest socjologiem kultury bardzo znakomitym. I tutaj on wszędzie o mnie pisze. Profesor Tyszka w Europizmie pisze tak. Bogdan Dworak wydaje ciekawą i wzorową w swoim gatunku książkę o rodzinnym Zawierciu, takim, jakim zachował w swojej trwałej i serdecznej pamięci. Mieszkam za darmo w każdym z was. No. Mówi pan, że tożsamość kulturowa Zawiercia jest związana z Kielcami, ale czy to się nie zmienia współcześnie, czy teraz proszę pana, w 2019? To się niewiele zmienia, bo no przyszli ci ludzie, ale
zachowało się część tamtych zwyczajów. Nawet starzy ludzie, no ja też tak mówię po kielecku, jak chcę, do Łorcycki. Jedna pani na miłość boską, łajby ładne, na, a chodziło się do sklepu do dworoków. Rozumiem, tak, że to w ten sposób było do tej pory. I poza tym raz był taki bardzo bogaty ślub. Panna młoda była z jednej z bogatszych rodzin, ale takich no, chłopskich, prawda, z Pilicy. A ten pan był z Zawiercia, też mieli kupę pola, kamienice i tak dalej. I słyszałem, jak on krzyknął o północy, niech żyje ja i moja żona. Nikt w to nie może uwierzyć. Ale to były te naturalne zwyczaje, wie pan, wiejskie. To było tak, to się wiedziało. Te one się tak ubierały tego, ale to było na wsi. I dzięki temu przeżywali. Wojnę przeżyli, bo żarcie po wojnie też jakoś było. Chyba że się zdemoralizowali. Bo chcę panu powiedzieć, że ten korpus Bieruta to się składał, zdaje mi się, w 80% z młodzieży zagłębiowskiej, tego chłopskiego pochodzenia. To jeszcze chciałbym zapytać na koniec już o bliższą, może nie współczesność taką codzienną, ale przy okazji, czy po tak zwanej transformacji ustrojowej, no bo był pan także radnym pierwszej kadencji. Miał pan wtedy 57 lat, kiedy był 1990 rok. To tak jeszcze na koniec krótkie wspomnienie z tamtych czasów. Jak wtedy żyło się w Zawierciu, jak wtedy Zawiercie wyglądało, jak wtedy pana działalność wyglądała? Moja działalność była uboga, no bo ja przyjechałem z Warszawy, bo tak, ojciec zmarł, potem matka w 80 roku, musiałem się tą chałupą zająć. I pan, zdziwiłem się, ale dwóch moich kolegów, właśnie Łazarowicz i Borkiewicz, powiedzieli, ty kandyduj. Ja mówię, dajcie spokój, ja jestem taki niepoważny, kandyduj. Ja nie wierzyłem w to. Oni te afisze mi zrobili, rozwiesili, ponieważ jestem ślepy i nie umiem liczyć. Rano wstałem po tych wyborach, poszedłem zobaczyć. Pisało tam 35. Ja mówię, no nie wybrali mnie, co chcecie ode mnie. A już pracowałem w klubie. Przyszedłem do klubu, pani Gajecka była szefową TMZZ-u. I ona wiedziała, ja mam do niej pełen szacunku. Bo ona wiedziała, że ja jestem związany z opozycją. Ale powiedziała, ale niech uprawia kulturę, polityki masz u mnie nie uprawiać. Mimo wszystko Havlowi zrobiłem wieczór i tak dalej. I przyszła na Miłosza. Przyszła. I ja przychodzę i mówię, nie, wybrali mnie. A pani Gajecka, no bo 35 głosów. Mnie mówili, że cię wybrali, no ale ja widziałem. Idź tam, zobacz. Bo to po psychiatrii się nie znasz, w wyborach potrafią oszukiwać, iść, bo ja pójdę sprawdzić. Ja mówię, że to mówię. Poszedłem, a tu już mi gratulują, że prawie miałem bardzo dużo tego i zostałem radny. Także potem poszedłem na grób rodziców i mówię, ale żeście się doczekali, że ja jestem radnym, nikt by w to nie uwierzył. Zazdrość w dalszej rodzinie, mój cioteczny brat, doktor i inżynier od wysokich napięć. Inny jakiś wybitny doktor, jeszcze to, a ten dworak, co robi, i nagle wybrani go radnym. Pierwsze posiedzenie rady, tego proszę o głos. Proszę, od dziś ta rada ma zlikwidować ulicę Kruczkowskiego. Jak to, co? Pamiątka z celulozy. Kłamliwa książka. Kruczkowski na zjeździe pisarzy w Szczecinie ośmieszył, powiedział, że Żeromski to nie jest pisarz, tylko Newerli. Newerli ma talent, ale go sprzedał. A ulicy Mickiewicza nie ma. Ma być w Zawierciu. Za tydzień była. Wrócić do starych liczb. Ja to walczyłem. O kulturę. Pewni ludzie byli zdenerwowani, ponieważ ja trochę kpiłem z tego zakłamania. A wiedziałem, jaką oni mają przeszłość. A to tatuś był sekretarzem, a to jeszcze to. A jeszcze była jedna sprawa, że część ludzi zaraz po wojnie, tych robotników takich prawych, którzy tu przyszli ze wsi i tam spod Szczekocin tego, to im zaimponował ten
ten socjalizm. To jeden z bardzo dobrych krewnych, znajomych mojej rodziny, ja też znałem, powiedział, no nareszcie my się doczekali równości. My nie cytaty, nie pisaty, ale żądaty. Przeszło to po zawierciu, ja to dziś pamiętam, opisałem. Żądaty, dobrze. To była jedna sprawa. Druga była taka, już wróciłem i pewien mój znajomy, bo jego rodzina była moimi sąsiadami tam na dojeździe, wstąpił do partii, mieszkał w tym domu udziałowym tam na rogu, dostał piękne mieszkanie i córkę wysłał na studia do Moskwy. Byłem na uniwersytecie, kiedyś widziałem, ona skończyła psychologię, już wiem, jaka jest psychologia w Moskwie. A on potem poszedł na emeryturę i upijał się. I na rogu, tam na wprost Violetty, to poczta, to tam była taka knajpa centralna. I inżynier Czerski mnie zaprosił, bo on jeździł ze mną do Filharmonii na koncerty, bo ja nie mogłem prowadzić auta, ja miałem kłopoty, więc nie miałem nigdy auta. Owszem, to u teścia co było. Bo też jak dostał honoris causa na Uniwersytecie Londyńskim, to nie tylko dyplom, tylko Ford. Taki samochód, żeby żyć. Jak przyjechałem do Zawiercia, to bym przewrócił płoty na ulicy, to ja nie umiem nakręcić w ogóle. Przekląłem to wszystko. Natomiast lubiłem jeździć na motocyklu. Jak ja jechałem junakiem, to do żony dzwonili w Warszawie. Idź, bo go zbierzesz. On tam na 200 km na godzinę robi. On będzie za 2 godziny w Gdańsku. No więc ten pan też sam przychodził do tej knajpy, popijał. To był pijak. I tak się trzepiał, żeby mu postawili, bo widocznie tak. Ta córka się może trochę wstydziła, no, z tego awansu. A on jak był tym urzędnikiem i poszedł co jakąś komisję tą partyjną do szpitala, to mówił, my doktorzy. Ludzie się śmiali. Ja przyszedłem, siadłem z tym Czerskim, nie kłaniam mu się, on mnie może nie poznał. I nagle słyszę, jak on śpi, podoszedł, żeby mu postawili jacyś tam koledzy i śpiwo. Zawitaj krumko chleba, smalcem smarowana i ty kieliszku wódki od samego rana. Matko Boska, ja mówię, na religijną pięć do tego doszło. Tak skończył sekretarz aktywny, kiedy poszedł na rentę. Ja miałem do tego stosunek ironiczny, bardzo, z wielu powodów. Bo ja już nie chcę mówić, ja się przyjaźniłem. Ja bywałem w domach, w mieszkaniach wybitnych partyjnych działaczy. No, moja serdeczna przyjaciółka to była siostra, co była córką siostry prezydenta Naczelnego Trybuny Ludu. Jak za coś się stało z nią źle, wie i niech on ci pomoże. Ale to ona, jego siostra wyszła za mąż za hrabiego Mateckiego, to była Karusia Matecka. Poszła, on się nie przyznał w ogóle do niej, kto to jest. I myśmy ją w laskach musieli umieścić u zakonnic. Teraz ona jest wyjechała do Izraela, ale tam jest Polką katoliczką. No to także mnie nie imponowało to, bo ja ich znałem. Nie wymienię jeszcze kilku nazwisk ze sfer kulturowo-filmowych. To ja wiem, co to było. Ja im nie ufałem, bo jeśli potem mówiono, że w KC na święto Żydów to im macę upiekli znakomitą, to już było tak, jak w moim mieście ksiądz był funkcjonariuszem SB. I tam po cichu wszyscy brali komunię i śluby i nikt im nic nie zrobił. Ale był zdemoralizowany ksiądz, bo się sprzeniewierzył najbardziej Bogu i potem bliźnim. Bo to, że i tak samo sekretarz. Przecież uważał, że Boga nie ma. Tylko jest mądrość wielkiego Lenina i Stalina i komunizmu. Jednak wysyłał tego. Ja wiem, których. Już nawet nie chcę, no moich przyjaciół. I dlatego wiedziałem, że fatalna była rusyfikacja w czasie zaborów, ale była skandaliczna niesowietyzacja po polsku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem Jeszcze coś był musimy coś pan zrobić. Bogdan Dworak.